Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Dzisiaj bez kawy, ile można. Trzeba sobie coś przegrać. Cztery porażki do tej pory, musiałem się wykupić. Jedna wczoraj zdecydowanie głupio poszedłem, ale to też dlatego, że miałem pół godziny przerwy między przed tą walką i uznałem, że nie zmieniam już ekipy, a oczywiście powinienem zmienić na medyków. W obronie 5-0, więc obrona działa, natomiast nie biją mnie zbyt często. Zobaczmy, kto będzie dzisiaj. Ok, zwykły Wukong. Ta obrona nie wydaje się jakoś strasznie mocna. A co tu mam? Mam blokowanie podbić u siebie. Blokowanie many. A czy potrzebuję za Boga? Tak, może przedłużać Proteusza. A więc zagram takim składem, natomiast tu muszę uważać na Petersa. A no i na truciznę od tej Bździągwy. Od rana nie miałem czasu otworzyć skrzynki, więc robię to dopiero teraz. Dzięki za masę wszystkiego. Dobra, jeden fiolet. Ha, 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 ha. Z chęcią bym wpuścił sobie kaskadę. A tylko czy nie rozwalam wtedy zielonych? Tak czy siak mam 6 zielonych, więc czegoś poszukam. Dobra, zobaczmy, czy tu podejdzie jeszcze zielony albo fioletowy do pary. Ok. Zielony jest trochę inaczej niż bym chciał. I Wukong zaraz się odpala. A to będzie bolało. Dobra, zróbmy tak. Ok, jest żółty i będzie zielony. Ale niestety Wukong się odpali. Dobra, teraz chyba chciałbym to zrobić z kaskadą. Czy mogę sobie... Tak, mogę sobie wystawić nadal jedno fioletowe. Ok, zróbmy to w ten sposób. Oh, Jesus. A jak ja używam Wukonga, to pudłują. Wow. Aż muszę na powtórce to zobaczyć, ile właśnie dostałem odbicia z super talentu. I wygląda na to, że tu może być piękna porażka. Teraz nie mam pojęcia, czy mam iść teraz po żółte, czy po co. I to są uroki. Turniej wszystkie kolory. Bierze się dwie postacie, czy trzy pod tanka i nie ma się nic w tym kolorze. Dobra, tu będę miał czwórkę fioletową, ale jak jeszcze kieł odpali podbicie ataku, to już będzie pozamiatane. Ach, jasne. Może świnia mogłaby chociaż mieczami uderzyć. Dzięki. Tu będę miał fiolet, więc przynajmniej zdejmę tanka. Zajebiście, że proteuszami wyciszyliście. Teraz protek nie powalczy. Ha, i co dalej? Mido oczywiście może mieć ten swój zasrany redukcję obrażeń. Nie mam podbić, więc przez medyka i tak się nie przebije, a zresztą on ma... Nie no, muszę bić tu. I chyba muszę bić w Mido. Masakra. Dobra, zobaczymy, czy trafi. No okej, trafił. Czy zielone ją zdejmą? Nie. I w tym momencie zasunie mi niezłego ciosa. Dobra, czerwonymi ją zdejmę. Z tym, że za bardzo nie mam czym tu grać. Fiolety nie zdejmą, Karo. Zyskam trochę na czasie.
Szkoda, że się nie odpalił. Wejdzie czerwony od dołu? Nie. No i mam czerwone przez skła, co zupełnie jest bez sensu. Zaryzykuję, czy tu czerwony wejdzie. Nie wszedł. Co za patola. Zielony też go nie pociągnie? Oczywiście, że nie. Dobra, zróbmy tak. A czerwone nadal go nie zdejmą. Muszę zaczekać, aż trochę się wyleczę. Przydałby się fiolet. Fioletem mógłbym go pociągnąć. Dobra, wejdzie fiolet, chociaż za jednego jeszcze punkty by były. Masakra. I cała strona zablokowana. Mogę znowu ładować medyka. Zajebiście. Nadal nie mam nic po tamtej stronie. Co z tego, że miałem dezaktywację? To będzie koniec. Masakra. I walka numer 2. Okej, czy tu są super talenty? Tak, tu jest kleryk i wojownik oczywiście. Aha, i czaro coś tam. Tu by się przydało czyszczenie. Wracaj Rigard. I bierzemy zielonego pod tanka. Szkoda, że nie mam Kaedmona oczywiście zrobionego. Natomiast biorę Zarel z prostego powodu. Rigard nie będzie w stanie czyścić statusów. O ile w ogóle ja zdążę się odpalić. Wygląda na to, że zdążę. Tylko niestety muszę pójść po diament, bo nie mam możliwości złożyć i czwórki, i trójki. Okej, jednak już mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zielonych. Dobra, odpalmy Rigarda. A teraz mam siedem zielonych i psioryba. Mgła mnie uderzy, ale mało mnie to interesuje. Okej, liczyłem, że Tetuk zginie, nie zginął. Zobaczmy, czy go dobiją żółte. Pięknie. Okej, dolegliwości nie mogą być czyszczone, więc zróbmy w ten sposób. Okej, czy wszystkie? Wszystkie, nawet te rzucone później. A ty się czemu nie odpaliłaś? Oczywiście odrodzenie. Odbijesz? Jasne. Czyli oczywiście źle to zrobiłem, bo powinienem najpierw użyć protka, a dopiero później Rigarda. Ale miecze zrobiły swoje. Porobione. I walka numer 3. Pomocnicy. Furiacki atak. Czy chcę się z Koradkiem przejmować? On będzie mi obniżał manę, ten da mi palenie. Mógłbym wziąć Gormka. Mógłbym też wziąć niebieskie. Tylko słabe mam te niebieskie. Okej, w sumie Kirill w kiecy jest ciekawym pomysłem. Jest medyk? Nie ma.
Okej. Bardzo pasywnie, ale czemu nie? Dzięki za masę niebieskich. Jeden niebieski mogę sobie wystawić. Zobaczmy, czy wejdzie drugi. Wszedł i poszedł. Dobra, ale nadal go mam. Ale trudno, zróbmy tak. Super. No dobra, trudno. Mógłbym szukać niebieskiego tu na dole. Mam pewny niebieski przez skoratka. Fiolety mi jeszcze nic nie dadzą. A zróbmy tak. Okej. Nie był to dobry pomysł. Mogę zrobić teraz tak. No musicie się rozjeżdżać. Dobra, załaduję. No właśnie, chciałbym Azmię też załadować, ale nie mogę. Muszę tak złożyć i się uleczyć na początek. Dobra, oczyścisz. Dzięki. O, protek mi się bardzo przydał. Jednego mniej. Niestety ninjak przebija podbicia obronne, w tym kontry. Będę miał żółte. Mogę to zrobić na kilka sposobów. Dobra, czy ty oczyścisz? Oczywiście nie ze spowolnienia, bo to nie było ostatnie. To zróbmy tak. Zginiesz łaskawie? Też nie. Teraz zginiesz? Nadal nie. Dobra, z Kirillem zaczekam. Załaduję ciebie. No way, Boże, serio. No dobra, ale tu się chyba uda wyjść z głupiej sytuacji. Najpierw zróbmy tak. I teraz pozbądźmy się bomby. Porobione. Masakra. Bierze się ofensywną drużynę, nikogo nie można zabić. Bierze się defensywną, wszyscy giną. I walka numer 4. Okej, świnia. Plus mały John z unikami, niestety obniżenie obrony u Tiburtusa. Wraca, ach Boże, Rygar czy Sabina? W sumie sami obszarowcy, mógłbym nadal Azmią grać. Ale weźmy tak. Rygar. I blokowanie podbić. To weźmy ciebie i ciebie. Zobaczymy, czy dostanę w którymś kolorze. 7 klocków, bo wyjąłem barda. Ach.
No to już wiemy, że nie. Ciekawe, skąd miałbym przypuszczać, żeby pójść sobie z czerwonymi na tą walkę? Masakra, dobra, czy ja mogę złożyć jakoś 7 fioletów? Mogę. Niestety świnia się odpali, więc teraz pytanie, jak lepiej to złożyć? Lepiej jest złożyć to pionowo, ale pionowo jest dużo większa szansa, że się odpali. Nie, poziomo też się odpali. Dobra, trudno, będę musiał się bawić z mieczami świni. Zablokuję środek na chwilę. No właśnie, czy na pewno środek? Mam zielone przez sumle, ale ty jesteś mnichem, masz opór. Dobra, ale potrafisz pudłować. A to zróbmy tak. Spudłuj. Naprawdę? 5 celnych strzałów. Jaja po prostu. Potrzebuję tylko jeden klocek. Ale mogę iść zaraz po fiolet. A żółtego nadal nie złożyłem. No nic, zrobię ten zielony. Poszły sobie miecze, zajebiście. Nie mam już leczenia. Mega walka. Mega. W tym momencie wiecie, co mogę sobie zrobić? Nic. Mogę świnie sobie spróbować odpalić, ale przypuszczam, że kolen i tak mnie uderzy. Właśnie w ten sposób. Trzy kolory blokujące świnie i nie jestem w stanie załadować nic. I ostatnia walka. Jaja. No to już mogę nawet nie wchodzić do tej walki, bo wiem, że ją przegrałem. Problem jest taki, że będzie za chwilę biło drzewo. Dobra, zobaczmy, czy świniaka zdejmę. Okej. Zginiesz? Nie zginąłeś. A teraz pytanie. Nie chcę dobijać świni. Masakra. Ilu podniesiesz? Wszystkich. Zajebiście.
masakra, co się dzieje w tym turnieju. Po prostu bez talentów jest mi naprawdę ciężko go grać. Albo klocki wchodzą tak, że po prostu samo się wygrywa, albo nic nie można zrobić. No nic, dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.